po lekturze poematu? No tak, ja też byłem po lekturze już Camille wtedy, więc wiedziałem mniej więcej w jakim kierunku. Byłem też po rozmowie z Wilhelmem, za nią. Poemat dostałem na zasadzie castingu, więc tak naprawdę bardzo jakby skupiłem się na interpretacji tego tekstu niż myśleniu o później filmie. A później dostałem rzeczywiście scenariusz, który, tak jak powiedziała Ania, no, był bardzo otwarty. Takie tajemnicze, no. Pozostanie tajemnicą. Był króciutki, no. Ale dało niesamowitą, tutaj właśnie, niesamowite możliwości rozwinięcia. Ale o ile wiem, po początku myśleliście o Rafale, tak? Tutaj nie było innych kandydatów. Ale też Rafał musiał nagrywać siebie. Może powiedzieć. Nagrywać się. Tak. No tak, to było doświadczenie. No tak, rzeczywiście mój casting do tego filmu polegał na tym, że dostałem tekst, ten poemat właśnie, i zadanie, żeby siebie nagrać w kilku jakby częściach. No i to zrobiłem. Zrobiłem to, zmontowałem to, wysłałem. Tak jak to się robi w Hollywood. Czy tak to dokładnie wyglądało. No i dostałem rolę. Tylko mówiąc, więc też się cieszę. Drodzy Państwo, czy są jakieś pytania? Bo są recenzje po pierwszych pokazach, wasz film pokazywany był w Locarno na festiwalu. Ja się chciałam zapytać, na ile to jest ważne, że Małgosia Sadowska napisała poruszający tekst w newsweeku, na ile to jest ważne, że ten film jest opierany, jego lektura mówi o tym, że to jest taki komentarz do rzeczywistości, i bardzo często podkreślane jest to, że polscy reżyserzy nie wzięli się za tego typu temat, tylko trzeba było was właśnie, takich trochę spoza głównego obiegu, spoza mainstreamu. To jest, myślę, też w pewnym sensie ważne pytanie, nie tylko o taką naszą polską rzeczywistość, ale też o rzeczywistość filmową i o język filmu. I o to, jak wy go traktujecie, czy właśnie zgadzacie się z takimi komentarzami, że ten film ma być komentarzem do rzeczywistości? No, ten film ma być komentarzem jak najbardziej i on też powstał w dużej mierze. Może nie na początku, powód był inny, była powieść Camille, ale w trakcie pracy nad scenariuszem i rozwijania pomysłu okazało się, ile emocji złych wzbudzają potencjalni imigranci, uchodźcy, którzy mogą tutaj zamieszkać, więc to był kolejny powód i właściwie jeszcze jeden powód do tego, że powinniśmy nakręcić ten film i przyjąć jakieś stanowisko. Dla nas to jest, nawet jeżeli ktoś uzna, że to jest film w jakimś stopniu publicystyczny, to raczej nie boimy się tego słowa. I tutaj złe emocje nami powodowały, były motorem do działania. Ja myślę, że to też jest tak, rzeczywiście ten temat obcych, którzy wcześniej spieraliśmy o to z Wilim, czy można używać tego sformułowania fala uchodźców, tak? Która tutaj przybędzie i nas zaleje. Ja myślę, że to jest ważne, że właściwie w trakcie pisania scenariusza, oczywiście po lekturach książek, po tym, co się działo nie tutaj u nas, ale w momencie, kiedy tam ci ludzie wyruszyli po prostu w drogę, na przykład chodzi mi o Lampedusę, myśmy sobie zadali takie pytanie i ono jest po prostu w filmie. Wydaje mi się, że ono jest najważniejsze. Co by było, gdyby, tak? Paradoks polega na tym, że właściwie ten film miał być swego rodzaju metaforą, a okazało się, że rzeczywistość nas nie tylko dogoniła, ale po prostu przegoniła, tak? I że może stąd wynika jego publicystyka. Ale ciekawe jest bardzo to, że zanim padło pytanie z tamtej strony, to Polska już udzieliła odpowiedzi, że nie. Więc to nasze pytanie gdzieś właściwie w jakimś sensie jest pytaniem metaforycznym, albo pytaniem, na które odpowiedź już wszyscy znamy. No i może nie w tym sensie, nie to pytanie jest najważniejsze, ale pytanie o pewne postawy i o przyczyny tych postaw i o to, no i o te portrety, które myśmy chyba taką dosyć, nie wiem, czy grubą, czy cienką, nie wiem, jak to powiedzieć, kreską narysowali. I od tych przedstawicieli, teraz nie mogę chyba powiedzieć obywateli, bo to nie jest dobre słowo, tylko o prawdziwych Polaków, którzy w filmie występują i
sądzą naszego głównego bohatera. Nie za to, co zrobił, bo to też jest istotne. Ta postać niknie, ta, która, ten drugi obcy, nie jest w ogóle wspomniany właściwie na tym procesie. Tylko o to, że nie płakał na pogrzebie swojej matki, a to też jest ważny wątek, który wzięty jest również z Camus, ponieważ Camus powiedział jedno takie bardzo ciekawe zdanie, że o swoim bohaterze, ja się też do tego odnosiłam, że właściwie to jest takie społeczeństwo, w którym człowiek tylko dlatego, że nie płakał na pogrzebie swojej matki, może zostać skazany na śmierć, to znaczy, że nie bierze udziału w grze, co znaczy, że odmawia kłamstwa. I w tym sensie ten nasz główny bohater się też zbliża do tej postaci Camus. Ale społeczeństwo jest bardziej okrutnie chyba tutaj przedstawione niż u Camus. W drogę wyruszył Edek. Mówiłaś wcześniej, że wyjechał z Polski. Ale powiedzcie proszę, jak trafiliście na tego bohatera? Jak doszło do tego, że on zagrał film? To był czysty przypadek, dlatego bo facet, który pracował w agencji castingowej. Dzień przed przedstawieniem nam listy kandydatów potencjalnych obcych zobaczył Edeta przed akademikiem w Krakowie, który grał w piłkę. Podszedł do niego i zapytał się o to, czy miałby ochotę zagrać i tak dalej. No i rzeczywiście przesłuchaliśmy kilku kandydatów. Kilku z nich nie mogło przyjechać, ponieważ oni są cały czas w drodze. Oni kursują i tak naprawdę Polska jest chyba dla nich tylko takim krajem tranzytowym. No jest po prostu nieatrakcyjna. Zresztą to jest też odpowiedź na pytanie, dlaczego, albo jest to przykre, bo sami nie chcą tutaj zostać. Bo to jest taka atmosfera i ci nawet, którzy tutaj przez jakiś czas byli, to emigrują dalej. Jest ponoć coraz gorzej. Ale Edet okazał się być właściwie jedynym kandydatem, dlatego, bo on na początku był trudny przed kamerą, on się jej bał, był taki wycofany. A po trzech, czterech spotkaniach przed tą kamerą zupełnie się przestał ją zauważać i przestał grać, on po prostu był. A to jest bardzo trudne dla nas w ogóle rozmowa z aktorami o tym, żeby być przed kamerą. No jest taką deprecjacją właściwie ich zawodu, ich zadania, profesji, którą wykonują. No i Edet właśnie potrafił być. Wydaje mi się, że coraz częściej od aktorów wymaga się bycia bardziej niż grania. Generalnie nie tylko w filmie, w teatrze również. To się wszystko zmienia. Tak, coś tutaj następuje, jakaś zmiana. Rzeczywiście granie, to słowo zaczyna być źle kojarzone. No ale tak, tutaj rzeczywiście to było, no to było bardzo ciekawe doświadczenie, być jakąś taką częścią O Boże, ja sobie wyobrażałem, że właśnie biorę udział w jakimś malowaniu. Co? Nie, wydaje mi się, że akurat dla Rafała to było zadanie aktorskie. To była taka kreacja jednak aktorska. To nie było tylko, ale być może pomiędzy. Mm-hmm. No, oczywiście przystępując do pracy, ja miałem jakieś wyobrażenia na temat tego, o czym to ma być i jak to zagrać, nie? Właśnie. I pamiętam, że bardzo często na planie było tak, że... Znaczy, ja szybko odpuściłem takie jakby pragnienie, rozumiesz, realizowania swojego pomysłu, bo zauważyłem, że praca z wami na czym innym polega, nie? Ja na przykład sobie wytłumaczam to w taki sposób, że jestem po prostu częścią jakiegoś obrazu, nie? Który maluje. I to super mnie wyluzowało, naprawdę. Drodzy Państwo, jakieś pytania? Że jest książka, jest metafora, jest to jakby wszystko przenośnią, ale zapytam trochę dobitnie jednak, skąd uchodźca na Bałtyku, na polskiej plaży? No, to nie jest film dokumentalny. Jest to licencja poetyka. Zimy, naprawdę, bo na pewno tutaj byłoby ich więcej. Mielibyśmy poważniejsze kłopoty już na tym filmie.
Dzień dobry. Ja chciałam przede wszystkim powiedzieć, że film mi się niezwykle podobał, nie tylko pod względem obrazu, ale również dźwięku, który był świetnie zrealizowany. To Igor Maczyński, dziękujemy bardzo. Ale chciałam zapytać, czy dobrze odczytałam pomysł operatora, bo na początku przez pierwsze 15 minut, może nawet 20, film jest kręcony z perspektywy aktora Rafała. Siedzi mu na plecach i widzimy świat jego oczami, tak ja to czytałam, a potem łapiecie szerszą perspektywę, a potem złapane jest dużo więcej. Ciągle jest bardzo dużo zbliżeń twarzy, znakomitych, natomiast byłam ciekawa, czy taki był pomysł, czy to po prostu przypadek. To przypadek. No, na początku rzeczywiście istotne było to, żeby kamera była punktem widzenia Rafała, albo też, żeby zaświetlała świat, który on widzi. I tak naprawdę my widzimy jego głowę, wchodzimy w jakiś sposób do jego głowy. Natomiast to nie jest konsekwentne. Ja jako operator też nie przywiązuję się specjalnie do pewnych zasad, reguł, które może powinny towarzyszyć całemu filmowi, ale wydaje mi się, że też wynika z takiego doświadczenia pozafilmowego, że pomyłki powinny być liczone w kosztach. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo? Biegnie. Dlaczego główny bohater biegnie? No to bieganie to jest właściwie taka czynność, która nadaje w jakimś sensie rytm w jego życiu. I to jest jakaś taka ucieczka właściwie. Myśmy nie powiedzieli też, że ważnym takim motywem, i to też było w tym tekście poetyckim, i myślę, że trochę też te ujęcia też trochę z tego wynikały, że to jest taka ucieczka przed lękiem, którego prześladuje. I to jest taka, ja myślę, że na sali jest wiele osób, które biega nie dla sportu i znają odpowiedź na to pytanie. Że trzeba codziennie rano stać i pobiec, i niekoniecznie dlatego, żeby być szczuplejszym. Państwa filmy odniosą takie wrażenie, że stworzyliście Państwo niekorzystny obraz Polski. I odniosą takie wrażenie, że pokazaliście Państwo takie totalne zacofanie. No to dla mnie to był smutny film, tak naprawdę. Piękny obraz, ale bardzo ciężki. I ja właśnie teraz mam pytanie chyba do pana Wilhelma. Pan jest znaną postacią w sztuce współczesnej w świecie. Obserwuję pana od lat i obrazy, widuję pana obrazy w różnych miastach w świecie. I przed oczami po oglądaniu tego filmu mam taki obraz pana, zresztą taka postać, która stoi przed oknem i patrzy gdzieś tam przed siebie, taka czarna postać. I właśnie taka postać mi się widzi, znaczy po tym oglądaniu, po tym filmie. I teraz właśnie mówimy, że mamy festiwal międzynarodowy i oglądają nas ludzie z różnych stron. I po tym obejrzeniu wydaje mi się, że no można mieć takie wrażenie, że pokazujemy tą naszą jakby rzeczywistość, ale też w kontekście politycznym trochę. Jak pan uważa? Rzeczywistość jest bardzo polityczna. Żyjemy w 2016 roku. Nie możemy jednak udawać, że nic się nie dzieje i kręcić filmów o tym, co nas nie dotyczy. A to nie my kreujemy obraz Polski taki, jak pani widzi, tylko Polska sama kreuje, raczej społeczeństwo polskie kreuje obraz Polski taki, jaki my raczej próbujemy przedstawić, a nieraz on nas nawet wyprzedza, więc nie uważam, że jesteśmy szczególnie okrutni. Wolałbym, żeby to Polscy by to brała, a nie jest za te słowa. Czyli taka przykra konstatacja. Przepraszam. Pytanie na zakończenie. Film był pokazywany w Locarno. Zastanawiam się, jak widzowie za granicą reagują na wasz film? Jakie są pytania? Rozszerzyli ten zły obraz Polski na Europę. I to było bardzo ciekawe dla nas, że film
dla nich, był obrazem nie tylko Polski. I ja myślę, że tam słów, publiczność również używała słów, których my się boimy, których nie lubimy używać. I to były takie słowa jak nacjonalizm, faszyzm, ksenofobia. Ale dla nich Polska i ten i to, co myśmy pokazali, właściwie nawet nie wiem, czy to słowo Polska się tak bardzo często pojawiało, tylko to była jakaś taka dla nich opowieść o tym, co się teraz dzieje w Europie. Tak? I że no, refleksja dotyczy właściwie nie tylko tego naszego małego kraju, w którym te wszystkie słowa się mocno realizują, tylko że to się rozlewa. Że fala nie uchodźców, tylko fala ksenofobii i nacjonalizmu bardzo szybko płynie. Myślę, że jest to dobry moment, żeby postawić kropkę. Drodzy Państwo, dziękujemy bardzo za pytania, za obecność. Dziękuję.